Cześć, dzisiaj pokażę Tobie, jak zarządzać kosztami w projektach za pomocą Bitrix 24. Wyobraź sobie, że masz kontrakt za milion, może nawet za kilka milionów, ale czy aby na pewno on jest dla Ciebie rentowny? Często jest tak, że mamy ten chaos informacyjny, czy jak zarządzać tymi kosztami w danym projekcie, gdzie je magazynować, jak to też automatyzować. Pokażę Tobie, jak to zrobić właśnie w Bitrixie, jak zrobić automatyzację, że na przykład powyżej 1000 zł dany koszt, zanim zostanie wpisany, musi być zaakceptowany na przykład przez przełożonego, czy też jak magazynować i kategoryzować te koszty automatycznie właśnie przy pomocy Bitrixa. W trosce o Twój czas, lećmy z konkretami. Zatem jestem w naszym CRM-ie, w zakładce Deal. Tu mam utworzony dedykowany lejek, nazwałem go sobie testy projekty. Dzisiaj skupimy się głównie na tym właśnie, jak zarządzać tymi kosztami, natomiast tak pokrótce omówię ten lejek. Mamy cztery etapy, nowy projekt, w trakcie realizacji rozliczenie, faktura końcowa. Wejdźmy sobie na przykład na, tutaj widzimy sumę z dwóch projektów, aktualną ich wartość i rentowność, tak więc też się tym właśnie będziemy dzisiaj zajmować, jak liczyć tą aktualną rentowność, ale wejdźmy na ten przykładowy projekt 2, potem sobie utworzymy jeszcze projekt numer 3, tak żeby przejść sobie całą ścieżkę. Widzimy, że aktualna taka wartość tego projektu początkowa była 1,5 miliona, natomiast obecnie mamy budżet do wykorzystania jeszcze 1 340 000. No oczywiście też chcemy mieć swój zysk z tego. Natomiast tutaj jest oczywiście karta informacyjna, te wszystkie pola, tu mogę sobie wybrać jakąś ekipę, którą chcę. Wszystkie pola, które tutaj widzicie, zostały utworzone na potrzeby właśnie tego nagrania. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby utworzyć nowe pole, nazwać go tak, jak Wam jest potrzebne i tutaj na przykład sobie, o, tu mamy link do projektu, opis potrzeb klienta, jakąś specyfikację, jakieś załączniki, więc w ten sposób mamy kartę takiego naszego projektu. No i tutaj mamy taką zakładkę zarządzanie kosztami i pięknie widzimy, że mamy daty wpisu, czyli kiedy ten dany wpis został dodany. Jak to zrobić, to za chwilę też Tobie to pokażę. Widzę osobę, która dodawała ten wpis, czyli tutaj mamy właśnie osobę wnioskującą, datę kosztu, to jest pole, które użytkownik może wybrać, nazwa kosztu, rodzaj kosztu, kwota, czyli widzimy, że tutaj dlaczego jest w ogóle 1 340 000. Ano właśnie dlatego, że te dwa koszty zostały zaakceptowane na poziomie 60 tysięcy i 100 tysięcy, tak więc pomniejszyły naszą tutaj jakby zysk z tego projektu, który mamy od tej wartości początkowej. Tu mamy do kogo przypisać ten koszt, tak więc też możemy sobie tym decydować. No i na przykład załącznik, czyli właśnie bez problemu z tego poziomu możemy sobie tym ewidencjonować. No dobra, to może dołóżmy nowy element, czyli załóżmy, że sobie pracuję w projekcie, nawet ten projekt mogę przenieść sobie na etap, że jest w trakcie realizacji. Realizuję go, no i na przykład chcę dodać, dopisać do niego koszt. Zobaczmy, jak to można zrobić. W prawym górnym rogu mamy tak zwany uruchom workflow, no i zarządzanie kosztami. Nazwa kosztu to może być na przykład jakaś faktura 21 11 2023, ale może to być na przykład, nie wiem, nazwa hotel, czy tam naprawa sprzętu takiego i takiego. Zróbmy, że to będzie kategoria na przykład noclegowa, tak więc koszty na 10 tysięcy. Kategorie to też właśnie, zresztą to ważna informacja. Każde pole, które tu widzicie, również można utworzyć i dostosować pod Wasze potrzeby. Czyli na przykład, jeżeli Wy stwierdzicie, że kurczę, Wam na przykład ten rodzaj nie jest potrzebny, ale jest coś innego potrzebne, to nie ma z tym problemu, to jest tylko na potrzeby przykładu taka kategoryzacja kosztów. Czyli jakby mamy na przykład rodzaj hotel. Mogę dodać załącznik, ten załącznik może być wielokrotnego, może być ich po prostu kilka. No i zróbmy, że na przykład sobie weźmiemy jakąś tam fakturę 21, załączymy do tego dokumentu. Tutaj mam do kogo przypisać koszt, to znaczy ten koszt może automatycznie iść do osoby wnioskującej, ale również możemy jako osoba wnioskująca przypisać koszt do na przykład, nie wiem, właśnie jakiejś innej osoby. Data kosztu to też takie pole stwierdziliśmy, że będzie dosyć fajne, kiedy ten koszt powiedzmy mógł realnie wystąpić, tak jeżeli ktoś by do takiej analityki potrzebował. No i teraz tak, albo zrobimy sobie jeszcze inaczej. Zrobimy pierwszą początkową wartość kosztu 500 zł. Czyli jakiś taki drobny koszt. Zróbmy sobie start. Ten proces został tutaj nam aktywowany i on teraz trafi do konkretnej osoby do zaakceptowania. O, cały proces, koszt jest poniżej 1000 zł, koszt jest zaakceptowany. Tak więc jak sobie odświeżymy stronę, to zobaczmy, że nasza wartość od razu projektu już jest pomniejszona o te 500 zł. Jak wejdę sobie w zarządzanie kosztami, mam tą pozycję, że on został data wpisu, kto wnioskował, data kosztu, czyli taka data, kiedy on powinien być przypisany, dokument.
właśnie rodzaj, czyli ta nasza kategoria, hotele inne i tak dalej, wartość, no i tu na przykład od razu z tego poziomu też fajnie mogę pobrać sobie dany dokument i mam do niego dostęp też z tego poziomu. Przy okazji też podpowiem, że tu jest ustawiona taka automatyzacja, że wszystkie zaakceptowane koszty dorzuca również, jest link do projektu i na przykład księgowość czy ktokolwiek inny będzie mógł sobie wejść taki projekt i ta faktura 21-44 sekundy temu, ona została dopisana do tego projektu, do tego folderu, który był tutaj ustawiony, tak więc dla każdego projektu możemy na przykład projektu numer 2 utworzyć sobie nowy folder i tamte dokumenty wszystkie składować i magazynować, no ale też takim miejscem, w którym się one magazynują, one są też tutaj z tego poziomu dostępne. Ok, no to mamy koszt powyżej właśnie 500 zł, to teraz zrobimy sobie tak, że utworzę nowy projekt, tak żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Nazwę go sobie projekt numer 3, dam wartość początkową tego projektu, na przykład, no dajmy sobie okrągły milion. Tutaj mogę sobie wybrać firmę, oczywiście kogo ona dotyczy, wezmę jakąś firmę testową, testowa firma spółka ZOO. Tutaj oczywiście te pozostałe pola również mogłem wypełniać, natomiast to nie jest teraz jakby istotą. Mam ten projekt, mam wartość początkową tego projektu, no i chcę dopisać jakiś koszt, który mam utworzony, czyli mogę, znowu wchodzę sobie w aktywację, zarządzanie kosztami, nazwa kosztu, czyli zobaczcie, też czerwone gwiazdki mówią o tym, czy dany koszt, czy dane pole ma być wymagane, czy nie. Ja na przykład teraz dodam bez załącznika, bo załóżmy, że takie pole nie było wymagane, czyli jakiś na przykład zakup nowej maszyny. Wartość tego projektu, wartość tej nowej maszyny było 150 tysięcy, kategoria dam inne, ale nie musiałbym tego ustawiać, na przykład załącznik również nie jest wymagany, to też nie przypisuję, no i przypiszę specjalnie teraz na przykład jakiemuś Łukaszowi datę kosztu, powiem, że to było w ogóle kupowane dawno, dawno temu, powiedzmy 2 października i klikam start. I w tym momencie koszt jest powyżej 1000 zł, został przekazany do akceptacji. Tutaj tą akceptacją właśnie czeka na akceptację Jarek i teraz z tego miejsca w ramach tutaj automatyzacji mam utworzoną taką regułę, która jakby koszt powyżej 1000 zł wymaga zatwierdzenia. Klikam sobie uruchom. Tutaj mogę sobie przejść do tego dokumentu, podejrzeć sobie te rzeczy, widzę, że na 150 tysięcy, mogę zapytać o co chodziło i tak dalej. Tutaj te wszystkie informacje mam bezpośrednio, natomiast jak klikam akceptuj, koszt jest zaakceptowany i w tym momencie dany koszt, jak już sobie wejdziemy na przykład właśnie z powrotem do projektu, deale, projekt numer 3, to zobaczmy, że tutaj już nie mam miliona, tylko mam 850 tysięcy, czyli wartość początkowa, owszem, milion, natomiast tutaj z tego poziomu startuję, mam już 850 tysięcy i jakbym chciał zobaczyć, ok, to na co poszło te 150 tysięcy, to wchodzę sobie w zarządzanie kosztami i tutaj mam informację, że data wpisu obecna, kto składał wniosek, to z mojego konta to szło, data tego kosztu, taka rzeczywista, to było 2 października, na co poszło, czyli na przykład właśnie nazwa kosztu, numer dokumentu, zakup nowej maszyny, inne 1500, do kogo przypisać koszt i tu jest wskazany użytkownik, do kogo tutaj możemy ten koszt przypisać i w ten oto sposób, na tej podstawie bardzo łatwo jest nam na przykład załóżmy, że tutaj dołożę jeszcze jeden koszt, on będzie dosyć duży, teraz żebyście mogli też zobaczyć, sobie aktywujemy nowy koszt i na przykład zwrot za nocleg. No i tutaj naprawdę ten nocleg trochę kosztował. Przekroczyliśmy ten koszt, czyli załóżmy, że na hotele poszło całkiem sporo kasy. Dam już na siebie, żeby nikogo nie wkopać. No i ten koszt został przekazany do akceptacji, bo również wymaga przekazania do akceptacji. Jak sobie wejdziemy teraz w automatyzację, uruchom. Tutaj ten treści powiadomień zrobiłem takich minimalistycznych, natomiast też można byłoby dodatkowe opisy. Wszystkie te pola, które były pokazane w tym okienku wcześniej, również można byłoby tutaj zamieścić. Klikamy akceptuj. Koszt jest zaakceptowany. No i wróćmy jeszcze raz z powrotem do tego naszego tematu. Wejdziemy sobie w deale.
i widzimy, że rentowność tego projektu jest minus 150 tysięcy. Potem po analityce, na przykład jak tutaj będzie rozliczenie i tak dalej, to możemy sobie ze spokojem przeanalizować wszystkie te koszty, no i mówimy, aha, okej, okay, dobra, zobaczcie, milion poszło na to, dlaczego, co, jak i tak dalej. Podaję skrajny przypadek, myślę, żebyśmy wiedzieli wcześniej już, gdyby ten milion poszedł, natomiast właśnie w ten sposób można też to zarządzanie kosztami albo je dodawać post factum, albo właśnie przed tym, zanim ten koszt wystąpi. I to jest taki element wniosku zabudżetowania, czy mamy budżet na dany koszt. Oczywiście, tak jak wspomniałem, ta liczba pól, które tutaj mamy, ona może być większa, mniejsza, możemy to uprościć, rozszerzyć, dowolnie dostosować do tego, jak chcesz, żeby ten workflow, ten proces biznesowy działał. I to jest właśnie piękne w tym, że to nie jest jakby jakiś gotowiec, tylko może to być uszyte pod dane konkretne potrzeby. Tak więc tutaj pokazuję taki koncept, schemat, jak to może działać, a w następnym ekranie zaraz Tobie pokażę, jak zarządzać tymi wszystkimi kosztami z różnych projektów, tak żeby to mieć też w jednym konkretnym miejscu. Teraz Tobie pokażę, jak za pomocą list można zarządzać wszystkimi kosztami, które zostały przypisane do różnych projektów. Tutaj do menu bocznego dodałem taki skrót zarządzanie kosztami. No i zobaczmy, jakie mamy kolumny. Mamy właśnie tą datę wpisu, mamy deal, projekt, osoba dodająca, wpis nazwy kosztu. Zauważmy też właśnie, że przy tym dealu i projekcie są różne projekty, czyli tutaj to jest nasz taki koszyczek, magazyn na te wszystkie koszty, które zostały dodane właśnie i tu możemy sobie podejrzeć, to też przy okazji, spójrzcie, chcę sobie przesunąć jakąś kolumnę, proszę bardzo, nie ma z tym żadnego problemu, to ja decyduję w jaki sposób, w jakiej kolejności te dane widzę, chcę jakieś nawet załączniki i zobaczyć, ok, co to było dokładnie tam wpisane, klikam pobierz i mam dostęp do tego, z tego właśnie miejsca i tutaj mówię, ok, nie pamiętam do końca, co oznaczało projekt drugi, wchodzę i mam dostęp do, aha, dobra, mówię, dobra, ten klient, tu mam dostęp do jego pliku, specyfikacji, tu mogę sobie podejrzeć koszty tylko i wyłącznie dla tego projektu, natomiast jak chcę z powrotem wrócić do tej listy, to bez problemu mogę sobie tutaj przeglądać i analizować wszystkie projekty, ba, dodatkowo mogę filtrować też sobie po tym, na przykład po rodzaju kosztu, czy na przykład właśnie po jakimś konkretnym projekcie, po nazwie, po dacie tego kosztu, kiedy on został utworzony, tak więc tutaj osoba dodająca wpis, tutaj tych możliwości, po jakich polach chciałbym to edytować, to mam dosyć spore, filtrować, tak więc tutaj właśnie w ten sposób mogę też zarządzać wszystkimi kosztami, jak chcę, to też czasami mam takie pytania, czy można to eksportować, tak, można to po prostu eksportować, klikamy eksport, i po prostu mamy z tego plik Excelowy, w którym mamy też zebrane wszystkie te dane właśnie na podstawie też tych kategorii. Zatem przejdźmy do podsumowania. Prawda, że bardzo praktyczne. Jeżeli chcesz, żebyśmy coś takiego wdrożyli dla Ciebie, skontaktuj się z nami, wypełnij formularz, my wtedy jakby dostosujemy i omówimy wszystkie szczegóły, no i takie w realizacji, takie wdrożenie dla Ciebie przygotujemy. Mam nadzieję, że widzisz w tym wartość, bo nie ma nic gorszego niż realizacja nierentownych projektów. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia, cześć!